Siemanko, witam was serdecznie, a dzisiaj jak widać jesteśmy u nas na łąkach i co robimy? Usunęliśmy samosiewy w sumie na dwóch działkach. Tak jak tutaj widać, zostały tylko karpy. Będziemy powiększać naszą łąkę. Będę starał się maksymalnie usuwać właśnie takie samosiewy z naszych działek, po to, żeby po prostu zwiększyć tutaj areał taki realny, bo i tak działkę mamy, a tak naprawdę jest niewykorzystana i bez sensu byłoby, żeby to tak, że tak powiem, zostało. My drzewa na opał mamy swojego dużo, dlatego też tutaj dogadaliśmy się z jedną firmą i jak widać chłopaki robią zrąbki, dobrze im to idzie, oni tu też to wycinali. I później jeszcze przyjadą, nagram drugi taki film, gdzie będą to wszystko mulczować. Też mam nadzieję, że to fajnie wyjdzie. Z tego co tam widziałem w internecie, to super wygląda. Także jak to będzie tam zmielone na te 15 czy 20 cm, to swobodnie będzie tutaj można łąkę posiać. Tam dalej, tak pokażę palcem, też rosły drzewa, też to żeśmy usunęli, to tam będziemy mieli taką 4-hektarową działkę w jednym kawałku. I tutaj za ciężarówką też były drzewa, ale tutaj robiła inna firma, mniej rzetelna, wycięli drzewa, zostawili po sobie bałagan, mieli pousuwać karpy, mieli zrobić wszystko pod pług, a zrobili po prostu bałagan, wzięli to co lepsze i tak naprawdę ich nie ma i człowiek się teraz prosi, żeby to zrobić. Najprawdopodobniej będzie tak, że trzeba będzie ponieść dodatkowe koszty, żeby zrobić to mulcherem. Także co? Obserwujemy, jak chłopakom będzie szło mielenie. Jeszcze od drugiej strony, bo też bardzo fajny traktor u nas pracuje i zobaczcie, o, takie zrąbki robi, też takie zrąbki będą chłopaki tutaj nam robić z naszego drzewa, co mamy hałdy u siebie zrobione, ale jeszcze pokażę wam traktor. Bardzo fajna, bo ma obrotowy fotel. Później jak tutaj Patryk przestanie mielić, to powiem, żeby w środku pokazał. Naprawdę ja wcześniej widziałem tylko tak naprawdę Valtrę, która miała taką kierownicę mało z tyłu, ale to jest naprawdę coś niesamowitego. Zobaczcie teraz w środku, jak to kapitalne jest. Ja powiem szczerze, że jeszcze nie widziałem, mówię, w życiu tak, żeby tutaj cały fotel razem z kierownicą się obracał. Bardzo fajna sprawa, naprawdę. Dla mnie jest to oczywiście coś nowego, na pewno wiele osób coś takiego widziało, ale dla mnie na żywo to jest kosmos. Było tu, jest tu. No i chłopaki zaczynają zaraz drugą pryzmę. Chłopaki tutaj już mielą ostatnią pryzmę. Tamto co było, to już jest wszystko pomielone. To co na początku nagrywałem, to też było to po prostu końcówka pryzmy taka. To co chłopaki nie zdążyli zabrać ostatnią razą. No i teraz tu domielają. Ale idzie naprawdę zdrowo. Naprawdę zdrowo idzie. No i dobrze, przynajmniej będzie troszeczkę porządku na polu. Później przy
przyjadą, to tak jak tu widać, te wszystkie karpy będą zmielone. I będzie więcej łąki trochę. Robota jest konkretna.